Sylwia Jarmołkiewicz, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Skaner Grudziądza. Dzisiaj w studiu goszczę prezydenta miasta, pana Roberta Malinowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, minął rok od wyborów samorządowych. Wygrał pan te wybory w pierwszej turze. Choć wszystkim wydawało się, że to nie są łatwe wybory, okazało się, że tutaj zdominował pan te wybory i pokazał pan, że można wygrać w Grudziądzu w pierwszej turze. Ja bym chciała się skupić nie tylko na ostatnim roku pana kadencji, bo świętuje pan taki mały jubileusz, bo 5 lat na stanowisku prezydenta to już jest taki czas, kiedy można pokusić się o pewne podsumowania, o pewne refleksje, no i analizy tego, co wydarzyło się w mieście, jak to miasto się rozwijało. Postawił pan też na takie przedsięwzięcia i zadania infrastrukturalne. Rok to rzeczywiście nie byłoby dużo mówić, bo my realizujemy to, co było wcześniej zaplanowane, czyli średni okres realizacji przygotowań do inwestycji to jest około 3 lat. Około 3 lat i ten ostatni rok upłynął właśnie na wykonywaniu tych inwestycji, które były przygotowane w tamtej kadencji, więc tu bardziej byłaby zasadna ocena, tak jak pani mówi, właśnie 5-lecia. No oczywiście istotne są sprawy związane z infrastrukturą, a szczególnie z drogami, bo proszę sobie wyobrazić, że myśmy policzyli w Grudziądzu, przez ostatnie 7 lat o 100% wzrosła ilość pojazdów, które są zarejestrowane w mieście, o 100%. Czyli gdybyśmy nie robili tych inwestycji drogowych, no nie wyobrażam sobie, co to by było za rok, za 2, za 3. To one są niezbędne. One w zasadzie powodują, że jak jest dobry układ komunikacyjny, to pojawiają się również inwestorzy, bo inwestor, który chce tworzyć nowe miejsca pracy, no to musi szybko i sprawnie dojechać i wyjechać. Oczywiście są to inwestycje rekordowe. Nigdy nie było w historii naszego miasta tak ogromnych wydatków. Priorytet mają inwestycje te, do które mają finansowanie zewnętrzne. Wiele już się zakończyło, ale część, głównie te związane z budową obwodnicy, która, przypomnę Pani i Państwu, była podzielona na 4 części, na 4 etapy. 1 jest zrealizowany, 2 są w trakcie realizacji, a 4. etap końcowy, wiadukt na ulicą Szosa Toruńska i Toramy między Grudziądzem a Mniszkiem, jest w opracowaniu dokumentacja. Mam nadzieję, że w styczniu będzie ukończona. Czyli realizowaliśmy te inwestycje, ja o mniejszych nie mówię, bo te mniejsze też są oczywiście. Pan mówił o tych inwestycjach infrastrukturalnych, one czasami się opóźniały. Co było przyczyną tego? Już na etapie przetargu, jeżeli my wiemy, że firma nie wchodzi na plac budowy przez 1,5 miesiąca czy 2 miesiące, to ma jakieś tam problemy, ale główne przyczyny to były związane na przykład z dokumentacją. Myśmy na 3. etap trasy średnicowej otrzymali dokumentację z generalnej dyrekcji, taka była wcześniej umowa. No myśmy z rocznym opóźnieniem to otrzymali. Oczywiście interweniowałem i u ministra infrastruktury, pan minister Grabarczyk wtedy był w Grudziądzu, też się zapoznał osobiście z problemem. Potem byłem w generalnej dyrekcji. No nic to nie zmieniło, bo ci, którzy przygotowywali tą dokumentację, po prostu mieli takie opóźnienia. To jest jedno. W tej chwili jak coś budujemy, na przykład wiadukt na ulicy Hallera, nagle się okazuje, że grunty są niestabilne, czego wcześniej nie można było przewidzieć. Zmiany do dokumentacji, budowa jakichś tam betonowych podpór zbrojonych odpowiednio. Nagle się okazuje, że gdzieś tam w innym miejscu jest wysoki poziom wody, że trzeba zupełnie wymienić grunty i zagęścić inaczej. Czyli to są sprawy związane, no takie bieżące, które nie pozwalają na prawidłową realizację harmonogramu. Oczywiście te inwestycje mają swojego inżyniera kontraktu, czyli firmę, która... Jest też rozliczany, tak? Tak, który jest rozliczany i ta firma nadzoruje w naszym imieniu tego wykonawcę. I ta firma decyduje, czy te roszczenia wykonawców można uznać, czy nie można. Ostatnio uznała firma i trzeba było o niecałe 90 dni na przykład przedłużyć okres wykonywania 2. etapu trasy średnicowej o 90 dni. Modernizacja sieci tramwajowej i rewitalizacja nadbrzeża Wisły. Jakby ten projekt, jeśli chodzi o modernizację sieci tramwajowej, ten etap, jakby pierwszy zakup wozów tramwajowych, to już jest. Co dalej? Mamy, obydwa projekty były podzielone na 2 etapy.
i modernizacja sieci tramwajowej, to tak się ogólnie nazywa, ale to tylko nie chodzi o wymianę sieci tramwajowej, ale cały szereg jeszcze innych działań związanych z ulicami, po których przebiega ta sieć tramwajowa. Wymiany jezdni, oczywiście mediów w jezdni, wymiana informacji na przystankach, to wszystko. No, co się tam dzieje? Przede wszystkim kosztorys, który był przygotowywany przez nas, pochodzi z roku 2008. Tak jak powiedziałem, te 3 lata przygotowania. Myśmy tam już pierwszą część wykonali, czyliśmy zmodernizowali 6 zestawów wagonowych, tramwajowych, które już jeżdżą po Grudziądzu. To jest pierwsza część tego projektu. A druga część, ta budowlana, no niestety kosztorysy już są troszkę nieaktualne, a my nie mogliśmy innego mieć. Operowaliśmy tym i tymi kwotami, które były w tym pierwszym kosztorysie. I druga rzecz, że firmy te, które akurat się tym zajmują, no są dość mocno zaangażowane między innymi w Euro 2012, stąd takie wysokie ceny. Na dzień dzisiejszy mam zespół, który przygotowuje troszeczkę zmianę zakresu tej inwestycji i już lada moment wystartujemy z tym projektem. Przypomnę, że to jest projekt kluczowy, czyli taki, który... Tak, jeden z 5 kluczowych, który nam ostatni został do realizacji. Natomiast rewitalizacja nabrzeży nadwiślańskich też była na 2 etapy. Pierwszym był przebudowa ulicy Portowej. Już jest zakończony. Już można przejechać całą ulicą Portową od ulicy Kalinkowej aż do Alei 23 stycznia i to całkiem ładnie wygląda. Natomiast tę część wodna, czyli basen i sam brzeg Wisły, jesteśmy już po przetargu, jest wyłoniona najlepsza oferta. Były tam odwołania, zajmowała się tym Krajowa Izba Odwoławcza. Wszystko jest przygotowane. Lada moment, już jeszcze w tym roku, czyli w grudniu, będzie podpisana z wykonawcą umowa. I też zatem te projekty nie są zagrożone? Nie są zagrożone, absolutnie. One będą realizowane. Tylko takie są niestety przepisy prawa zamówień publicznych, gdzie ci, którzy biorą udział w przetargu, mogą na każdym etapie tego konkursu protestować, odwoływać się. No niestety tak. Nie z tego prawa korzystają. Korzystają z tego prawa, zadają na przykład 2000 pytań, potem do tych odpowiedzi jeszcze pytania. To wszystko powoduje, że te projekty się przedłużają. Panie Prezydencie, szereg inwestycji, szereg zadań realizują też spółki miejskie podlegające pod ratusz. To prawda, na to chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że oprócz Urzędu Miasta, który jest inwestorem, to jeszcze są spółki. I w tym roku są to, i w ubiegłym roku to były ogromne inwestycje. Wodociągi zakończyły przebudowę infrastruktury wodociągowej i modernizację stacji ujęcia wody. To był projekt za ponad 20 milionów złotych. Mamy super nowoczesną stację uzdatniania wody i bardzo ekologiczne sieci wodociągowe. To już jest zakończone. W tej chwili wodociągi realizują kolejny projekt, bo wodociągi zajmują się również nadzorem nad wysypiskiem odpadów. Związany z odpadami na około 60 milionów złotych. W Zakurzewie z tego ponad 50 obejmuje projekt unijny, też dofinansowany oczywiście z zewnątrz. Chodzi o modernizację wysypiska odpadów i przebudowę nowoczesnej i wybudowanie nowoczesnej stacji recyklingu po to, żeby spełniać normy unijne już za chwilę. Tam już to trwa, czyli tu same wodociągi mają tych inwestycji w ciągu 2-3 lat za około 80 milionów złotych. Kolejna spółka OPEC realizuje wymianę sieci ciepłowniczej. Po raz pierwszy w historii naszego miasta. Do tej pory zawsze były sieć wymieniana przy okazji naprawiana jakiejś awarii. Awaria to się to jakiś tam odcinek, a w tej chwili cały Strzemięcin już jest wymieniony i to jest test na ponad 20 kilka milionów złotych. Kolejna spółka, Grudziąckie Poręczenia Kredytowe, też udziela poręczeń za ogromne kwoty, jak na nasze miasto, ponad 100 milionów złotych. Poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. I jest to też jeden z najlepszych, jak i najlepszych wyników w naszym województwie, żeby dalej nie sięgać. Także spółki też pracują, angażują się ogromnie. Panie Prezydencie, bardzo dużo mówiło się w kampanii wyborczej też Pana o takim wyzwalaniu energii wśród mieszkańców dzielnic, mieszkańców Starówki. Mówiąc o zachęceniu mieszkańców do inicjatyw lokalnych, jednak to powinno być jakoś sformalizowane. My się przygotowujemy do tego. Mój zastępca jeździ, patrzy. No, tak najbardziej to rozwinięte jest, jeżeli chodzi o tą północną część Polski, w Gdyni. No, wiadomo, że to zupełnie inna warunki. Gdynia, znaczy bogatsze miasto, ale chcemy współpracować ściśle z radami osiedli, zaktywizować te rady osiedli, które na dzień dzisiejszy gdzieniegdzie są,
ale aktywności większej no, nie przejawiają. Nie chcemy, żeby to było tak, że pojedynczy mieszkaniec przychodzi i mówi, że tu ma taki pomysł. Chcemy, żeby to było tak, jakoś usystematyzowane, żeby było to wniosek czy rozmowy z przedstawicielami większej grupy mieszkańców. Czyli chcemy to robić w oparciu o rady osiedli, przeznaczyć jakąś kwotę do dyspozycji na jakieś osiedle i żeby ta kwota była przez mieszkańców zagospodarowana na cel, który oni wskażą. Panie Prezydencie, bardzo dużo mówiło się też w ostatnim czasie o tym, że i mieszkańcy też o tym mówią, dopytują się o losy geotermii. To jest taka perełka Grudziądza, jednak w wielu przypadkach, w wielu miastach właśnie tego typu obiekty, tak jak właśnie takie obiekty uzdrowiskowe, potrzebują wsparcia. Tutaj może być konieczność takiej współpracy, partnerstwa takiego publiczno-prywatnego. Tak, żeby geotermię dostosować do nowoczesnych i dzisiejszych warunków, potrzeba kilkadziesiąt milionów złotych. Ja mam w tej chwili powołany specjalny zespół, który przygotowuje analizę finansową, marketingową, jak, w którym kierunku pójść. Natomiast tych kilkudziesięciu milionów złotych w mieście na pewno nie mamy. Inne miasta, o których pani wspomniała, to nie są miejskie inwestycje, to są inwestycje prywatne przy udziale miasta. U nas geotermia była budowana na zupełnie innych warunkach, była takim sposobem chałupniczym, bez jakiejś tam koncepcji, szybko, krótko. To już dzisiaj nie zdaje egzaminu. My tych kilkudziesięciu milionów w mieście nie mamy, a dopłaty unijnej, żeby miasto było inwestorem, na to nie uzyskamy. To jedyne wyjście to jest rozwój geotermii w oparciu o inwestora prywatnego lub też w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ale tak jak powiedziałem, pracuje zespół, również zewnętrzny zespół, który przygotowuje analizy i finansowe, i marketingowe. Panie Prezydencie, bezrobocie to jest temat też, można powiedzieć, numer jeden, jeśli chodzi o mieszkańców, którzy jakby obawiają się o swoje miejsca pracy, ale też jakby liczą na jakieś miejsca pracy. Tutaj z pomocą idą inwestorzy, chcąc lokować swoje firmy w Grudziądzu, dają taką możliwość i perspektywę zatrudnienia Grudziądzan. Wiele nowych firm powstało. Oczywiście to jest wiele lat pracy, bo to nie jest tak, że inwestor przyjdzie dzisiaj i jutro zaczyna się budować, bo mu się coś podoba. Nie, oni mają długotrwałe analizy, inwestorzy sprawdzają głównie układ komunikacyjny, sprawdzają zachęty, jakie są w mieście dla nowych inwestorów, czyli takie systemowe uregulowania i patrzą również na rynek pracy. Bezrobocie jest rzeczywiście duże, wynosi około 20%. Natomiast ja mam mieszane uczucia, wie pani, bo my często szukamy osób do pracy. W ubiegłym roku nie mogłem znaleźć w styczniu 50 osób bezrobotnych do odśnieżania. W tym roku w maju firma, która buduje Alfę, potrzebowała 40 pracowników do prac fizycznych i nie znalazła. Trzeba było... Brakuje specjalistów u nas? Tak, nie, do prostych prac, wie pani, do prostych prac. Bo ja wiem, że są osoby, które mają wykształcenie specjalistyczne i szukają konkretnej roboty w swoim zawodzie. I tu mogą mieć jakiś tam problem. Natomiast do takich prostych prac to bezrobocie jest trochę mylące. Po prostu ludzie nie chcą iść pracować niektórzy. Natomiast nowe zakłady powstają rzeczywiście. Od stycznia powstaje firma Rossmann, która docelowo zatrudni kilkuset osób. Limito, która już w tej chwili robi nabór. Zresztą Rossmann też robi nabór. Robi nabór Limito. Powstało dużo mniejszych firm, jak Servicemana, gdzie tam kilkadziesiąt też osób zatrudnia, jak firma Unitex, która też tam zatrudnia kilkadziesiąt osób, jak wytwórnia mas bitumicznych, która też zatrudnia. One, ale jednak to jest wszystko zbyt mało. Ja miałem takie marzenia, aby przez tą moją kadencję no te 2-3 tysiące miejsc pracy się pojawiło. Oczywiście jest zainteresowanie jeszcze nowych inwestorów. Ja nie mówię, jacy tu są, bo to oczywiście jest pewną tajemnicą, aż ten ktoś podpisze list intencyjny. Chcę również powiedzieć, że jesteśmy daleko zaawansowani w przygotowaniu inwestycji dla energii. Tak, Energa tak, Invest, tak, chce w Grudziądzu wybudować elektrownię gazową. Przez 3 lata w okresie budowy będzie od 500 do 1000 ludzi pracowało, a i potem w eksploatacji to już będzie kadra ściśle techniczna o wysokim poziomie wykształcenia, kilkadziesiąt osób. Czyli tu też coś się zmieni w tym temacie. A jeszcze inni inwestorzy się pytają, ale kluczowy jest ten właśnie układ komunikacyjny, kluczowy jest układ mediów.
czyli dostęp do mediów szybki i wtedy inwestor się interesuje. Panie prezydencie, tak na koniec chciałabym, na koniec tej merytorycznej naszej rozmowy na temat 5 lat pana kadencji i ostatniego roku, taką rocznicę mamy, o pana planach na przyszłość, bo one wynikały właściwie z naszej rozmowy, ale może jakieś ma pan marzenia takie dla siebie i dla mieszkańców? To, że my te drogi chcemy zakończyć, to widać determinację i na pewno zakończymy, żeby ta obwodnica miejska funkcjonowała i żeby z miasta ten ruch samochodowy, który nie musi wjeżdżać, żeby nie wjeżdżał, to będzie już duża ulga dla mieszkańców, więc to jest takie moje marzenie, żeby to sprawnie było realizowane. Drugie, żeby wykonać te nabrzeża nadwiślańskie, żeby mieszkańcy poszli tam na spacer z rodziną czy ze swoimi gośćmi, żeby mogli się pochwalić, jak my mamy ładnie, żeby ten Grudziądz otworzyć do tej Wisły. Żeby nie tak bokiem stać jak w tej chwili, tylko twarzą do tej Wisły, żeby przebudować pięknie park miejski. Mam już takie tam dokumentacje i mam nadzieję to wykonać. Żeby były ciekawe, interesujące imprezy kulturalne. Sportowo to jest oczywiście też najbliższe mojemu sercu, żeby drużyny nasze walczyły w kraju o jak najwyższe trofea. Mam na myśli tenisistów, mam na myśli piłkę nożną, żużel oczywiście, żeby kolarze, no, co najmniej kilku wzięło udział, dwóch, trzech w olimpiadzie w Londynie. Mamy również mistrzów Polski seniorów w lekkiej atletyce. No, żeby też się załapali do ekipy. Skoczek z wyż, mam nadzieję, Piotrek Śleboda, brakuje mu 4 cm do tego limitu. Mam nadzieję, że latem będzie zdrowy, w formie i że to pokona. Czyli te osiągnięcia sportowe. No i żeby mieszkańcy byli dumni z Grudziądza, żeby czuli się tu dobrze, no i pokazywali Grudziądz swoim gościom z dumą. Panie prezydencie, rozpoczyna się dzisiaj jarmark Świętego Mikołaja. Już w Grudziądzu można poczuć tę magię świątą, atmosferę. Jest okazja, żeby jeszcze tych nieprzekonanych przekonać, aby właśnie udali się na rynek grudziądzki i właśnie wyzwolili tę swoją energię, żeby mogli uczestniczyć. Zapraszam bardzo serdecznie państwa na 5. już jarmark Świętego Mikołaja, który rozpoczyna się 2 grudnia. Będzie trwał do niedzieli 4. Pełno atrakcji. Możecie państwo kupić sobie drobne upominki świąteczne na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Będą występy zespołów grudziądzkich, nie tylko, bo w sobotę 3 o godzinie 17 Urszula wystąpi z zespołem. Będzie również studio piosenki Zbigniewa Poliszczuka, bardzo interesujące artyści i artystki. No i zapraszam, przyjdźcie państwo na rynek, będzie również Mikołaj dla najmłodszych, cały czas będzie chodził, więc będzie interesująco. Dziękuję państwu bardzo, przypominam, moim państwa gościem był prezydent Grudziądza, pan Robert Malinowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Dziękuję bardzo, a najbliższy program już za tydzień w piątek. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.